Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś mam dla Was kolejny przepis kuchni japońskiej. Tym razem na sukiyaki, czyli coś w rodzaju takiego hot potu, który w Japonii jest gotowany na kuchence, która jest postawiona na stole. Wszyscy siedzą dookoła i jest takie wspólne gotowanie. Ja w dniu dzisiejszym będę gotować to w sposób taki bardziej polski po prostu, czyli w garnku na kuchence, bo myślę, że większość z Was również będzie w ten sposób chciało tą potrawę przygotować, więc zrobię to tak powiedzmy po naszemu. Mam tutaj już wszystkie składniki przygotowane, będę oczywiście stopniowo objaśniać co dodaję, w jakich ilościach, ale oczywiście możecie sobie znaleźć również wszystkie składniki w opisie filmu, jak zwykle, więc warto tam zajrzeć. Zaczniemy od zrobienia sosu do sukiyaki, czyli takiej głównej bazy smakowej, w której będą się dusić mięsko i warzywa. I to jest najbardziej taki tutaj kluczowy element tego dania, oprócz oczywiście dobrej jakości składników, który nada taki specyficzny, orientalny smak. Zapraszam! W miareczce mam już przygotowane 100 ml mirinu. Następnie taką samą ilość sosu sojowego będę tutaj uzupełniać, czyli kolejne 100 ml. I taka też sama ilość wody, czyli w sumie płynnych składników będzie tutaj 300 ml. Ja teraz sobie przez kilkanaście sekund podgrzeję te płyny w mikrofali, ze względu na to, że będę dodawać cukier, żeby i po prostu ten cukier będzie się tutaj mógł łatwiej rozpuścić. Składniki się już podgrzały, dodaję zatem 3 łyżki cukru. I teraz trzeba wszystko dokładnie wymieszać do momentu, aż cukier się w zupełności nie rozpuści. Kolejnym etapem będzie takie obsmażenie szybciutkie wołowiny. Ja mam tutaj 350 g wołowiny, tak bardzo cieniutko pokrojonej. Ja wcześniej sobie tą wołowinę zamroziłam i takim ostrym nożem starałam się na takie jak najbardziej cienkie kawałki pokroić. Jeżeli macie gdzieś zaprzyjaźnionego rzeźnika, który jest taki, że tak powiem, uprzejmy i chętnie Wam pokroi taką wołowinę w cieniutkie plasterki, to skorzystajcie z tego. Ewentualnie możecie też użyć krajalnicy, jeżeli macie taką funkcję akurat w domu. Tutaj będziemy obsmażać to mięsko do momentu, aż nie zmieni koloru. Ja mam tutaj olej roślinny. Możecie też dodać troszkę smalcu. Nawet byłoby lepiej, gdyby był smalec. Ja niestety akurat go nie mam w dniu dzisiejszym, więc będę tutaj używać oleju roślinnego i teraz plasterki będę układać na dnie i szybciutko będę przesmażać do momentu, aż wołowina nie zmieni koloru. Mięsko już zaczyna zmieniać kolor, więc doleję 1/4 wcześniej przygotowanego sosu i teraz pozwolę, żeby się przez kilka chwil tutaj to mięsko fajnie zaczęło z tym sosikiem łączyć. W sukiyaki najważniejsze jest to, żeby ten sos nie wlać w całości już na samym początku, tylko stopniowo podlewać. On będzie w trakcie tutaj gotowania odparowywał, więc będziemy go stopniowo uzupełniać. Kolejnym składnikiem będzie makaron shirataki, który sobie wcześniej bardzo porządnie wypłukałam w zimnej wodzie, dlatego żeby pozbyć się takiego specyficznego zapachu i dodam też naturalne tofu pokrojone w takie, można powiedzieć, drobne prostokąciki.
Wszystko stopniowo będzie się tutaj razem ze sobą fajnie łączyć. W Japonii często jest tak, że podczas przygotowania sukiyaki składniki są stopniowo dokładane do tego garnka, w którym jest to wszystko razem duszone. Ja w dniu dzisiejszym akurat dostosuję tutaj do możliwości moich domowych i po prostu będę się starała zrobić takie sukiyaki już w całości. Czas podlać ponownie sosikiem. No i oczywiście dodać kolejne składniki. Ja mam tutaj pokrojoną kapustę pekińską w takie większe kawałeczki. Wszystko sobie trzeba razem poupychać. Im większy macie garnek, tym lepiej, bo więcej składników Wam się oczywiście zmieści. Teraz dodam pokrojonego pora. Też fajnie doda smaczku. Marcheweczka. Też doda jeszcze więcej słodyczy. Namoczone grzyby shiitake. Ja oczywiście dodam również ten bulion. To dashi z shiitaków, dlatego że gdybyśmy mieli świeże shiitaki, one by podczas duszenia miały okazję po prostu oddać ten swój wspaniały aromat. Więc ja sobie pozwolę dodać ten bulion dashi z shiitaków. Takie pyszności się nie mogą zmarnować. Tradycyjnie w Japonii dodaje się również grzyby enoki świeże. Ja niestety mam tutaj grzyby namoczone enoki, udało mi się znaleźć, więc dodaję namoczone enoki. Myślę, że tutaj naprawdę też fajnie się sprawdzą. Troszeczkę też tego bulionu z enoków. Jeszcze więcej kapustki. I kolejna porcja tego pysznego sosu. I damy teraz chwilkę, żeby to wszystko zdążyło się razem nam fajnie tutaj połączyć. Jeszcze garść liści szpinaku. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj gdzieś je upchnąć. Jest dobrze. Wszystko się zmieściło. No i ostatnia porcja sosu. I teraz zaczekam, aż wszystko dokładnie się fajnie połączy. Dosłownie jeszcze jakieś 3-4 minutki i będzie można postawić na stole. W Japonii z reguły jada się sukiyaki z ryżem. Ja dzisiaj będę podawać z makaronem udon. I w takiej postaci sukiyaki wylądują za chwilę na moim stole, gdzie będę się delektować tym pysznym smakiem. Spróbowałam już odrobinkę, wyszły naprawdę super. Także zachęcam do wypróbowania tego przepisu. Zachęcam również do komentowania, do subskrybowania, ale jak zwykle najbardziej zachęcam Was do próbowania nowych smaków. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.